Cześć, a dzisiaj pokażę Ci, jak wpisywać formuły do komórek Excel. Wydaje mi się proste, ale podglądając pracę różnych osób, wydaje mi się, że nie do końca każdy wie, co po kolei trzeba kliknąć, bo gdzieś te palce błądzą po klawiaturze i myszce, no i pojawia się frustracja, że funkcja nie działa. A jeżeli wyrobisz sobie taki schemat, taką rutynę wpisywania funkcji, to zobaczysz, że Twoja praca w Excelu to po prostu popłynie. Ustaw się w komórce, w której chcesz wpisać funkcję. Każdą funkcję zaczynamy od znaku Równa się. A następnie zaczynamy wpisywać tą funkcję, którą chcemy użyć. Wpisując kolejne literki, zauważ, że poniżej jest lista, która zawęża się w momencie wyszukiwania. I teraz, za pomocą strzałek, ja mogę dokonać wyboru. Aktualnie wybrana pozycja zakreśla się na niebiesko. I teraz, żeby wejść do edycji funkcji, uwaga: nie klikamy Enter, a wciskamy klawisz Tab. Zauważ, pełna nazwa funkcji została wpisana a na dole pojawił się taki pomocniczy komentarz, który informuje nas o tym, jak zbudowana jest dana funkcja i z ilu argumentów się składa. Akurat funkcja wyszukaj pionowo, ona ma cztery argumenty i zapamiętaj, że każdy z argumentów oddzielony jest średnikami. Przejdę teraz do uzupełnienia funkcji. Poszczególne argumenty funkcji mogę albo wpisywać z klawiatury, na przykład A2, albo mogę wskazać wybraną komórkę myszką. Sądz przejść do kolejnego argumentu, naciskam średnik. I jak widzisz, tutaj w tym pomocniczym komentarzu został wytłuszczonym drugiem zaznaczony argument, który aktualnie wpisuję. Zaznaczam tutaj teraz tabelę, tablicę, i przechodzę do kolejnego argumentu znowu wciskając średnik. Uzupełniam kolejny argument i na sam koniec, uwaga, zamykam nawias. I teraz, żeby zakończyć funkcję, wciskam Enter. Jeśli spodobał Ci się ten film, to zaobserwuj profil i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!